Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony! Czołem, kapitanowie, Szparagus z tej strony. Witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj zobaczymy sobie kolejny filmik testowy. Natchnęła mnie do tego bitwa na pokoju testowym, jaką rozegrałem przeciwko Bismarckowi na USS Massachusetts, który mogliście zobaczyć na testach. W tej chwili chciałem zobaczyć, ponieważ ktoś z klanu mi powiedział, że artyleria dodatkowa, jeżeli będzie miała w zasięgu zmontany kurfürsta, to jest w stanie go pokonać. Dlatego postanowiłem zrobić test. Jest zrobiona montana full pod dodatkową w zasadzie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tak samo są zrobione kurfürst i jeszcze jeden okręt Republika, który również ma świetną artylerię dodatkową. I dzisiaj będziemy mogli zobaczyć, jak, moi drodzy, radzi sobie montana, pod warunkiem, że oczywiście ma w zasięgu, no bo zasięg dodatkowej artylerii montany nie jest tak fantastyczny jak na dziesiątce niemieckiej czy francuskiej, jeżeli ma w zasięgu, jak sobie radzi z tymi dwoma przeciwnikami. I może zaczniemy od modułów, moi drodzy. Wziąłem sobie tutaj na tym module zatrzymańki przeładowanie baterii dodatkowej minus 20%. Do tego wziąłem sobie zasięg artylerii dodatkowej plus 20% i jednocześnie to jest redukcja rozrzutu pocisków o minus 20%, więc bardzo rzecz przydatna przy budowie pod artylerię dodatkową, oraz plus 100% do przeżywalności baterii dodatkowej, co jednocześnie daje nam plus 100% do przeżywalności stanowisk przeciwlotniczych. Jeśli chodzi o kapitana, to wygląda to w ten sposób. Miałem adrenalinę, która wiadomo też przyspiesza przeładowanie w momencie, gdy mamy coraz mniej punktów wytrzymałości. Ja wziąłem sobie podpałkę, można było wziąć przeładowanie, ale wydawało mi się, że podpałka będzie skuteczniejszym narzędziem. Do tego zaawansowany trening artyleryjski, ręczne sterowanie ogniem uzbrojenia dodatkowego oraz zapalnik bezwładnościowy, czyli w tym momencie tracimy tutaj kamuflaż, jeżeli decydujemy się na zapalnik bezwładnościowy. Wydaje mi się, że zapalnik bezwładnościowy na tych 127 amerykańskich daje sporo. Zresztą to widzieliście na Massachusetts, bo tam był test z zapalnikiem bezwładnościowym oraz bez zapalnika i z tym zapalnikiem naprawdę obrażenia były dużo, dużo większe. I w zasadzie w tej chwili będziemy mogli przejść do bitew, które wam pokażę. Nie będziemy tu się w porcie rozwodzić, o wszystkim sobie powiemy w trakcie bitwy, więc zapraszam. Najpierw będzie pojedynek z Republiką, ma w zasadzie dwa pojedynki i później dwa pojedynki z kurfürstem, tak aby można było sobie to ocenić i zobaczyć, jak to wygląda. Mamy potyczkę numer 1 z Republiką. Za chwilę oba okrętu uruchomią działa artylerii dodatkowej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście po bitwie pokażę wam jeszcze, jak wygląda budowa, słuchajcie, tychże okrętów, czyli Republiki i Kurfürsta, obu przeciwników, jeżeli chodzi o kapitana zarówno, jak i jeżeli chodzi, moi drodzy, o moduły. I mówię, wszystkie okręty są zrobione full pod dodatkową, więc tutaj myślę, że nie będzie wątpliwości, jak to będzie wyglądało. Zostały stoczone przeze mnie dwie bitwy, tak aby nie okazało się, że gdzieś tam w jednej bitwie komuś lepiej polosowało, na przykład pożarki i tak dalej, więc żeby była tutaj czysta, transparentna sytuacja, wygląda to w ten, a nie inny sposób. Bitwę oczywiście będę wam tutaj prezentował w lekkim przyspieszeniu. Standardowo to wygląda tak. Przeładowanie dział w tej chwili na montanie artylerii dodatkowej z tym modułem, który wam w porcie pokazywałem, wynosi 3 sekundy, szansa na wywołanie pożaru wynosi 11%, bo jeszcze zainstalowałem dwie flagi, każda z nich daje 0,5%. Jest oczywiście Demolition Expert albo Expert w wyburzaniu, jak kto woli, co daje nam dodatkową szansę na podpalenia. No i jak widzicie, tutaj w potyczce numer 1 Republika wyraźnie prowadzi. Mimo że zadajemy dość sporo obrażeń, to jednak tutaj, jeżeli chodzi o pożary, to były one bardziej wyczerpujące dla Montany i mam wrażenie, że tutaj tych pożarów było więcej, jeśli chodzi o Republikę, i one były zadawane w lepszych momentach, więc Montana w tej chwili, widzicie, zdecydowanie w pojedynku artylerii dodatkowej z Republiką przegrywa.
No i będziemy mogli tutaj sobie zobaczyć już końcóweczkę. Ja oczywiście Wam pokażę podsumowanie obu tych bitew za chwilę. W tej drugiej potyczce, którą teraz widzicie, została troszeczkę przez nas zwiększona odległość. Obaj mieliśmy wrażenie z dryblasem, który mi pomagał nagrywać tą powtórkę, tą konfrontację. Mieliśmy wrażenie, że na większym dystansie te okręty mogą lepiej podpalać, mogą zadawać lepiej obrażenia, dlatego postanowiliśmy ten dystans zwiększyć w odróżnieniu od powtórki pierwszej. Ja myślę, że raczej to mogło być nasze subiektywne odczucie, ale dlatego też ta odległość zrobiła się, moi drodzy, większa. Jeżeli chodzi ogólnie o Montanę, no to ma troszeczkę większą pulę punktów wytrzymałości. Jak widzicie, bo jest 96300, Republika ma 92400, ale mam wrażenie, że Republika ma przewagę dzięki działom tym 150 ponad milimetrów, które również strzelają z haeków. One przeładowują trochę rzadziej, no, ale tam szansa na pożar jest 13% aż, więc dużo wyższa niż tutaj na Montanie, bo tak jak Wam mówiłem, tu mam 11%, więc te pożary również mnie trawiły. Oczywiście można było ewentualnie próbować użyć w innych momentach czy erki, czy to regeneracji puli punktów wytrzymałości. Ja myślę, że ile byśmy prób nie zrobili, to z Republiką, z moich spostrzeżeń wynika tutaj, za każdym razem Montana będzie przegrywała. Po prostu Republika tą artylerię dodatkową ma lepszą i taka jest konkluzja podsumowująca tąże bitwę. Tutaj tych zadanych hitów i pożarów też było dosyć sporo z mojej strony, no natomiast tak jak Wam powiedziałem, Republika tutaj w mojej ocenie wyraźnie była lepsza i tutaj nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Za chwilę zobaczymy, jak będzie wyglądała konfrontacja Montany z Kurfürstem, czyli z dziesiątką niemiecką, która swego czasu no, miała w zasadzie najlepszą tą artylerię dodatkową, a później jeszcze Wam pokażę właśnie budowę kapitanów i ekrany podsumowujące tą bitwę testową, tak abyśmy mogli sobie jeszcze na spokojnie to wszystko prześledzić i omówić, moi drodzy. Jeszcze widzieliście, były dwa pożary i tyle. I tyle było, jeśli chodzi o konfrontację z Republiką. Teraz mamy Kurfürsta w tej bitwie. Pomagał mi tutaj Sancho. Obu kolegom bardzo dziękuję za pomoc. Tutaj widzicie dystans tam około mniej więcej 7 km i również będziemy mogli sobie zobaczyć, jaką siłę uderzenia ma Kurfürst, a jaką ma Montana. Powiem Wam tylko tyle, że Kurfürst więcej pocisków ulokował w Montanie. Natomiast no, jaka będzie skuteczność obu okrętów i wydajność tej artylerii dodatkowej, to będziecie mogli się przekonać sami. Ja tutaj miałem właśnie jeszcze ten moduł na przeładowanie, co spowodowało, że działa artylerii dodatkowej przeładowują się co 3 sekundy. Z tego, co rozmawiałem z Sanchem, oni wcześniej jak testowali, bo między innymi to mnie też zainspirowało do tego, aby taki teścik zrobić, to nawet bez tego ostatniego modułu na celowanie Montana miała sobie radzić z Kurfürstem. Chciałem to sprawdzić na własne oczy, przekonać się na własnej skórze i podzielić się tymi spostrzeżeniami z Wami. Wiem, że takie rzeczy lubicie sobie zobaczyć, porównać i tak dalej. Za każdym razem przeszkolenie kapitana czy tam zmiana modułu wiąże się z wydatkiem dublonów, więc Wy już tego nie będziecie musieli robić. Zrobiłem to za Was, tak jakby tak, abyście mogli sobie to ocenić. Do tego momentu mniej więcej ta bitwa wydawała się być wyrównana. Kurfürst, mimo że ma 10 tysięcy prawie puli wytrzymałości więcej, no to tutaj ta różnica, zobaczcie, jest niewielka, jeśli chodzi o na ten moment bitwy, jeśli chodzi o pulę punktów wytrzymałości. Ona się układała mniej więcej równo. Teraz użyłem regeneracji tutaj puli punktów wytrzymałości, no i jak widzicie, zarysowała się delikatna przewaga, gdzieś mniej więcej o 10 tysięcy punktów
wytrzymałości. Pożarów do tej pory było 6, hitów widzicie jest ponad 340 w tym momencie. No i zobaczymy, tu wszystko wskazuje na to, że Montana bez problemu sobie poradzi z Kurfürstem, więc to co Sancho mi wcześniej mówił, to jest powiedzmy wiążące i prawdziwe. Za chwilę będzie następna naprawka. No i w zasadzie będziemy mogli tutaj zobaczyć, jak Kurfürst dostaje ostatnie salwy i idzie na dno. Z tego co pamiętam, to tu jeszcze chyba na koniec zdarzy się jeden pożar, który już totalnie pogrzebie ten okręt. No ale w tej potyczce widzicie, nie ma wątpliwości, który okręt okazuje się lepszy. Potyczka o numerze 2, odległość podobna, około 8 km. W poprzedniej bitwie było między 7,5 a 7 bodajże, więc mamy teraz odległość niecałych 8 km. Za chwilę uruchamiamy artylerię dodatkową. Zobaczymy, moi drodzy, jak to będzie tutaj wyglądało w tej potyczce numer 2. Który z tych okrętów okaże się lepszy, jeżeli chodzi o artylerię dodatkową. Ja jeszcze chciałem Wam jeden swój wywód powiedzieć. Musicie mieć świadomość tego, że Kurfürst ma przewagę, jeśli chodzi o zasięg artylerii dodatkowej. Taką samą przewagę, moi drodzy, ma Republika. Co to oznacza? Zacznijmy może od korzeni. Montanę można zbudować na trzy sposoby. Pierwszym sposobem jest sposób, na który budowali kapitana i okręt kapitanowie od samego początku World of Warships. Najbardziej popularny był to sposób pod obronę przeciwlotniczą. I ta obrona wtedy naprawdę jest bardzo mocna i potrafi sobie radzić z wieloma przeciwnikami. Ona oczywiście nie zawsze Was uchroni przed tym, że Was lotniskowiec nie zatopi, ponieważ tutaj nie macie rozbicia, nie macie wzmocnienia, ale jeżeli zrobicie naprawdę pod full AA, do tego jeszcze ręczne sterowanie ogniem przeciwlotniczym, to będzie to zdawało jakiś tam egzamin, jeżeli będą w bitwie lotniskowca. Jak wiemy, lotniskowce są rzadko, bo tylko gdzieś około 10% graczy gra, może 15% gra lotniskowcami, więc one się pojawiają tylko w co którejś bitwie. Do tego jeszcze WG zapowiedziało zmiany solidne w lotniskowcach, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy one zyskają na popularności, czy stracą. Na pewno gracze, którzy teraz specjalizują się w grze na lotniskowcach i są dobrzy w tym, ogarniają grę na lotniskowcu, pewnie będą troszeczkę rozczarowani tym, że takie zmiany będą wprowadzone i być może część z nich porzuci nawet grę lotniskowcami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, to wszystko jeszcze w World of Warships przed nami. Drugi build to jest taki build, którego ja używam i to jest build kapitana i okrętu zrobiony bardziej pod przeżywalność, czyli pod redukcję pożarów, w zasadzie w całości pod kamuflaż, tak abyśmy mogli na przykład odskoczyć od przeciwnika i wykorzystać naszą regenerację puli punktów wytrzymałości. Redukcja pożarów, szybsze przeładowanie konsumabli, ewentualnie krótszy czas pożaru i tak dalej, to już według uznania. Generalnie powiedzmy, że to jest opcja numer 2 pod przeżywalność. I opcja numer 3, ja ją też testowałem w bitwach randomowych właśnie pod artylerię dodatkową Montany. Wcześniej też próbowałem trochę Iową. No i powiem Wam, że brakuje tego zasięgu, tak przynajmniej kilometr, najlepiej półtora, jakby było więcej, to by było bardziej przydatne, ponieważ rzadko się zdarzało mi grać w zwarciu, podpłynąć na tyle blisko do przeciwnika. Dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, jeżeli będziecie się pojedynkować z Kurfürstem czy z Republiką, zwłaszcza z Republiką, która jest sporo szybsza, wykorzystując engine boost od Montany, to okaże się, moi drodzy, że ona może kontrolować dystans, na którym się znajdujecie. I ona będzie Was miała w zasięgu, na przykład będzie na kursie odchodzącym dodatkowej, a Wy je po prostu nie dogonicie. Ona będzie zwalniać, przyspieszać, tak aby trzymać ten dystans powyżej 9 km. I Wy tej Republice nie zrobicie nic. Przy Kurfürście jest sytuacja trochę inna, ponieważ Kurfürst nie ma engine boosta, ma prędkość podobną do Montany, więc jemu będzie trudniej, ale nadal będzie mógł próbować utrzymać dystans taki, że on będzie Was miał pod ostrzałem, a Wy jego nie. Oczywiście wybór należy do Was, tego czy będziecie chcieli sobie na przykład zrobić Montanę pod artylerię dodatkową lub
najzwyczajniej w świecie nawet potestować przez jakiś czas. Pamiętajcie też, że ta artyleria dodatkowa będzie się sprawdzała przeciw niszczycielom, przeciw krążownikom. Tutaj akurat testujemy arty do arty, więc konfrontujemy się z pancernikiem. I tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Jak widzicie, zbliżamy się powoli tutaj do końca bitwy. Kurfurst został wydojony. Tutaj hitów jest znacznie mniej niż w tej bitwie poprzedniej, ale ilość tych trafień oraz rozkład czasu działania pożarów, które mi polosowało, spowodował, że to wystarczyło. No i okazuje się, że Montana w takiej konfrontacji, gdzie ma w zasięgu Kurfursta, jeżeli chodzi, porównując artę dodatkową do dodatkowej na obu okrętach, wychodzi z tego pojedynku zwycięsko. Jest to dość zaskakujące, ale myślę, że jest to też taka ciekawostka. Teraz będziecie mieli możliwość robienia trzech buildów, o których mówiłem. Albo dodatkowa, albo przeżywalność, albo pelotka. Wybór oczywiście należy do Was. Ja zostaję przy przeżywalności, bo w mojej ocenie to jest chyba najbardziej przydatna opcja i wtedy robiłem, mając taki build, najlepsze wyniki. No dobra, i mamy, zobaczcie sobie tutaj moduły, jakie kolega Dryblas miał zainstalowane na Republice. Mamy szybsze przeładowanie tutaj za 3 miliony działa artylerii dodatkowej. Mamy oczywiście zasięg i mamy wytrzymałość modułów. Tutaj również jest rzecz, która w jakimś tam aspekcie może nam pomóc do tego, abyśmy się tak nie palili. Więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o moduły. Myślę, przepraszam, że tutaj jest wszystko jasne, moi drodzy. I teraz mamy kapitana. Kapitan miał obrót dział, miał adrenalinę. No to jest rzecz również przydatna przy budowie pod artę dodatkową, powoduje szybsze przeładowanie tejże artylerii. No i zdecydował zamiast eksperta w wyburzaniu o tym, że weźmie sobie szybsze przeładowanie. Jak widzicie, na Republice to się sprawdziło. Republika rozstrzelała Montanę w tych dwóch bitwach testowych. Oczywiście zaawansowany trening artyleryjski i ręczne sterowanie ogniem. Tak to wygląda, jeśli chodzi, moi drodzy, o Kurfursta i teraz będziemy mogli przejść sobie, przepraszam, o Republikę i teraz będziemy mogli przejść sobie zobaczyć, jak wygląda sytuacja na Kurfurście. Na bitwie w Kurfurście pomagał mi Sancho. Tutaj również mamy szybsze przeładowanie artylerii dodatkowej, mamy zasięg artylerii dodatkowej i jednocześnie daje nam to, moi drodzy, większe skupienie, o czym już wcześniej w porcie mówiłem, i oczywiście przeżywalność dział artylerii dodatkowej oraz przeciwlotniczej. No i będziemy mogli teraz przejść sobie do kapitana. Tutaj na kapitanie również jest obrót dział, to też jest przydatna rzecz dla artylerii dodatkowej. Mamy adrenalinę, która, jak już mówiłem, również jest rzeczą bardzo przydatną. I tutaj również gracz zdecydował się nie na użycie Demolition Expert, tylko na użycie, moi drodzy, przeładowania. Do tego mamy zaawansowany trening artyleryjski, który wydłuża nam zasięg, i ręczne sterowanie ogniem. W obu tych okrętach nie było użytego zapalnika bezwładnościowego. Być może w jakiś sposób by to mogło odmienić, powiedzmy, losy tej potyczki, jednak gracze tu zdecydowali się, iż wykorzystanie dodatkowej umiejętności za 3 punkty będzie bardziej przydatne. Taka była ich decyzja. Wynik obu bitew, moi drodzy, widzieliście. Ja Wam go jeszcze pokażę za chwileczkę na screenach, tak aby z mojej perspektywy ten wynik bitwy, abyśmy widzieli, ile było pożarów, ile zadanych obrażeń i ile było trafień z artylerii dodatkowej. No dobra, to widzicie tutaj wymianę ciosów z Republiką. W jednej z wymian zadanych było 117 tysięcy ponad obrażeń, 342 trafienia, 7 pożarów zadałem Republice. W bitwie numer 2 tych obrażeń było mniej, 101 tysięcy, 338 trafień. Tutaj polosowało tylko 5 pożarów. I teraz możemy przejść do Kurfursta. Na Kurfurście to wyglądało dużo lepiej ze strony Montany. 432 trafienia w jednej z bitew i 7 pożarów, 159 ponad tysięcy obrażeń, i tutaj była bitwa zwycięska.
I teraz bitwa numer 2. Zauważcie na dysproporcję. Tutaj było 432 hity. Tutaj przy 309 hitach też było 159 tysięcy ponad obrażeń, moi drodzy. Dokładnie taka sama liczba, 159 123. A tych hitów było tylko 309, ale za to było 8 pożarów. Moi drodzy, myślę, że ten film w jakiś sposób Wam przybliżył to, jakie możliwości artylerii dodatkowej ma Montana. Na Iowa zupełnie, czy na Missouri się tego buildu nie opłaca w mojej ocenie stosować, ponieważ tam czas przeładowania tych dział artylerii dodatkowej jest zbyt długi, wynosi 6 sekund i ta artyleria po prostu jest mało wydajna. Jestem przekonany, że jeżeli byście próbowali takie coś robić Iowom, to oczywiście nawet chyba Bismarck i Tirpitz byłyby Was w stanie pokonać, bo zasięg byłby taki sam jak na Montanie. Sytuacja odwraca się w momencie, gdybyście dostali w swoje ręce Massachusetts. Mam nadzieję, że niedługo trafi gdzieś tam do sklepu lub w jakiejś innej formie do wyciągnięcia z gry taka ósemka premium. To będzie oznaczało, że będzie trzeba albo na nowo sobie zrobić pod ten okręt stricte kapitana, albo właśnie grać takim kapitanem samym na Montanie na przykład i na Massachusetts, bo wtedy na Montanie jeszcze będzie to miało sens. Tak jak powiedziałem, Iowa i North Carolina zupełnie odpadają, jeśli chodzi o artylerię dodatkową. Tam jest zbyt długi reload, a North Carolina ma jeszcze mniejszy zasięg tejże artylerii dodatkowej. Oczywiście ten zasięg, który Wam pokazałem na Montanie, jest maksymalny. To jest z flagą, ze wszystkimi modułami i z kapitanem. Więcej już się tutaj, moi drodzy, nie da wyciągnąć. Słuchajcie, to tyle w tym filmie. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli się podobał, łapka w górę. Jakbyście chcieli się swoimi spostrzeżeniami na ten temat podzielić, artylerii dodatkowej i tak dalej, zapraszam oczywiście do komentowania, a także zapraszam do subskrybowania kanału, bo wówczas będziecie otrzymywali powiadomienia o tym, co się w najbliższym czasie na kanale pojawia. Do usłyszenia.